trzyma! A on jest za, poza mapą! O, jaki biedny! Nie złapisz mnie, przyjacielu, ponieważ tutaj jest niewidzialna ściana. Dobra, moi drodzy, my teraz musimy sobie wejść na spokój. Sąsiad zaginął. No to trzeba go odszukać! Juniorski sąsiad się już chyba za tobą stęsknił i na pewno będzie mu miło, że znowu taki obeśrołek jak ty mieszka obok niego, lol. Dziękuję ci bardzo serdecznie, Katarzyna Mazur, Krzysiu, Max MB10, Martyna i Zuzia, Miko, Oskar Jarlina, Paweł Wojciechowski oraz Ryan Gosling za te 8 pięknych fanartów bądź też memów. Pozdrawiam! No a teraz... wyślij koniecznie twój fanart na fanart.juniorski@gmail.com i on się pojawi na odcinku. Inspektor Junior! No, siemanko, uszedłemanko! Z tej strony Dawid! And welcome back to... Siema, sąsiad! Dokładnie, moi drodzy, powrócimy sobie dzisiaj do naszego kochanego sąsiada. Ale nie będziemy sobie tutaj grali w normalną gierkę, gdzie oczywiście wchodzimy do jego domku, już to przechodziliśmy 5 razy. Tylko, moi drodzy, powrócimy sobie do modów! Mam bardzo dużo modów dla was przygotowane, a dzisiaj zagramy sobie w Missing Neighbor, czyli poszukiwany sąsiad. Dzisiejszy odcinek jest mega, oglądajcie koniecznie cały, a jeżeli wbijecie 1000 łapeczek w górę w ciągu pierwszej godziny od opublikowania tego filmu, to za niedługo pojawi się kolejny odcinek z Hello Neighbor na modach. Oraz jeżeli chcecie, abym dalej nagrywał. Siema, sąsiad. Dajcie znać koniecznie w komentarzach, pisząc hashtag nareszcie. A ja również być może zaserduszkuję twój komentarz i pojawi on się na odcinku. Lecimy z tym, a jesteśmy, moi drodzy, stary, dobry Hello Neighbor. Ja nie mówię, że Hello Neighbor 2 jest meh, taki sobie. Bądź też na VR, ponieważ to są gierki naprawdę mega. Ale to... to jest nostalgia i, moi drodzy, to jest naprawdę prawdziwy Hello Neighbor. Ten samochód taki zniekształcony, te pudełka, nasze zgliczowane pudełeczka, nasz telewizor... mogę go załączyć? Mogę go załączyć, ale on nie jest podpięty do prądu, więc najprawdopodobniej on nie działa, tylko coś tutaj się zaświeca, ale jeszcze nie wiemy co. Moi drodzy, nasze kochane pudełka. Kto by się chciał zgliczować na pudełkach? Ja! Podnosi rękę w górę, ja! Moi drodzy, gliczujemy się na pudełkach fajnie, pięknie. Dobra, moi drodzy, jak sami widzicie, tu jest nasz domek. Jest w ogóle już kłódka otwarta. Nie wiem dlaczego. Ale jak sami widzicie, nie ma tutaj sąsiada. My mieszkamy na całkowicie innym osiedlu, ponieważ mieliśmy już naszego sąsiada dosyć i po prostu się przeprowadziliśmy. To prawda, blisko szkoły. Jesteśmy teraz bliżej szkoły, ale naszego sąsiada nie ma w pobliżu. Tam również, moi drodzy, mamy supermarket, więc możemy bardzo szybko podejść, kupić sobie bułeczki jakieś na śniadanko i zjeść skyr. Ze skyrem, ewentualnie ze skyrem. No ale no dobrze, moi drodzy, jak sami widzicie, mamy nawet domek od Greenhouse M13, czyli od gościa, który niejako pierwszy zaczął chyba cheatować i glitchować Hello Neighbor i dopiero później od niego się wzięły wszystkie mody i wszyscy zaczęli chcieć nagle modować gierki i tak dalej. Ale no dobra, moi drodzy, powracamy sobie tutaj do naszego pięknego osiedla. No dobra, mamy nasz domek, tutaj oczywiście jest gdzieś nasz kluczyk, podnosimy nasz kluczyk, cyk, proszę bardzo. Tylko nie wiem, czy on jest w sumie potrzebny, no bo już tutaj mamy kłódkę otwartą, ale po prostu musimy wziąć ze sobą ten kluczyk. Dobra, moi drodzy, wchodzimy do naszego domku, kłódka się przewróciła. Zamykamy. Jak sami widzicie, moi drodzy, znajdujemy się w ciasnym, ale własnym domku. Moi drodzy, ładnie się tutaj pali, no tak jakby, no teraz muszę wam powiedzieć, że u nas jest 35 stopni. Ja tutaj w pokoju mam 31. Pocę się, naprawdę się pocę. I oni mi jeszcze tutaj dają takie ognisko, żebym sobie posiedział. No takie to troszeczkę jest mech. Ale no dobrze, moi drodzy. Mamy tutaj fajne szufladki, bardzo fajne. Hello Neighbor 1 mi się podoba, wiecie, no... co to było? Czy sąsiad jednak tutaj gdzieś jest? Kto tam się tłucze? A, to pewnie Greenhouse M13. Ale wiecie, jaka jest wada tego mieszkania tutaj? Mieszkamy blisko kościoła. Nie to, że mam coś do kościoła, ale jeżeli tutaj co godzinę będzie bim, 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 że wybijałem godzinę, a najgorzej w nocy, to idzie dostać naprawdę do głowy. Ale no dobra, moi drodzy, zamykamy sobie tutaj drzwi oczywiście. Możemy się tutaj wejść sobie. I moi drodzy, wiecie dlaczego? Uuu, jaki nowy tutaj jest poster. Co to jest? Kto to jest? Dlaczego to tak wygląda? Czemu to jest jakieś zmienione? Jakieś mega dziwne. A tutaj mamy jakiegoś cube. Ale ten cube chyba nie ma... ten cube chyba nie ma tekstury. Moi drodzy, szukamy tutaj oczywiście rzeczy. Nie ma tutaj oczywiście niczego. Ale ja wam coś powiem.
No tutaj ewidentnie ktoś czymś rzuca. Wydaje mi się, że to jest sąsiad. Wydaje mi się, że to jest sąsiad. Moi drodzy, ponieważ mamy tutaj telefon, prawda? I my co prawda możemy zadzwonić do sąsiada tym telefonem, ale my się cofniemy do 2017 roku, ponieważ gdy ja tutaj wklepię 2017, to wtedy najprawdopodobniej przeteleportujemy się do sąsiada. Czy jesteście na... Tam cały czas... No słyszycie to? Słyszycie to, czy tego nie słyszycie? No chyba, że to w kominku strzela. Czekajcie, bo ja muszę sobie podejść może do tego kominka. Te odgłosy, wszystkie fajnie, pięknie. Podejdźmy do kominka i posłuchajmy, czy przypadkiem to Greenhouse M13 się tam rządzi u siebie w domku, czy to naprawdę tutaj coś strzela. Ale wydaje mi się, że to tutaj strzelało jakieś drewienko. Chociaż mogę... Nie, no ja nie wiem. Daj zaś koniecznie w komentarzu, co... Juniorski ty grubasku. Ej, nie no, na serio! Zieloniasty 872. Juniorski ty grubasku. Piszcie koniecznie w komentarzu, co chcecie, aby Szereg powiedział. Dzięki. Dobra, moi drodzy, posłuchajmy tego jeszcze raz, ponieważ wydaje mi się, że to właśnie Greenhouse M13 tam się rządzi. On rzuca jakimiś talerzami czy coś w tym stylu. Tak mi się przynajmniej też wydaje, chociaż nie jestem w 100% pewien. Czekajcie, za chwileczkę będzie ten odgłos, a wy napiszcie koniecznie w komentarzu, co... Nie no, wydaje mi się, że to naprawdę Greenhouse M13 tutaj się rządzi. No dobra, moi drodzy, wchodzimy do naszego domku. Zamknijmy może tutaj oczywiście nasz samochodzik. Wejdźmy do naszego domku i, moi drodzy, podróż w czasie. Wybieramy 2017. Czy jesteście na to gotowi? 2, 0, 1, 7. Oh my god! Oh my god, to działa! Mówiłem wam? Mówiłem wam, że to zadziała? Nasz stary, poczciwy, przepiękny sąsiad. Jak sami widzicie, pali chyba nawet... Coś tam pali. Chyba pali w kominku, tak jak i my. I pojawił się jakiś nowy obrazek, więc ten kiełbym to chyba nie jest przypadek, że to tak... Ten Greenhouse M13 cały czas się tam rządzi. No dobra, moi drodzy, jak sami widzicie, musimy iść do naszego sąsiada. Co my tutaj ciekawego mamy? Mamy oczywiście domek. Ja w ogóle mam nadzieję, że ten sąsiad tutaj jest, ale wejdźmy może tu. Tu niczego nie ma. Tu jest... Gdzieś tam... Oh my god! Oh my god! Oh my god! No czaliście go? Ja już zapomniałem, jaki on jest straszny. No po prostu teraz stanął i... znowu ten juniorski. Moi drodzy, widzimy się znowu po 5 chyba latach. Ale on się chyba coś zbugował. On się chyba coś zbugował. Halo? Sąsiedzie? Halo? Siema, Henio! Ej, Henio! Op! No znowu ten juniorski. On tak stanął i... Widzicie? Patrzcie. Nie, znowu ten juniorski mnie denerwuje, patrzcie. Znowu ten juniorski mnie denerwuje. Znowu tutaj do mnie przyszedł. O nie, znowu ty. Moi drodzy, uwielbiam Hello Neighbor, tym bardziej na modach, ponieważ on potrafi być mega zbugowany, więc jeżeli chcecie więcej Hello Neighbor, zostawcie koniecznie łapkę w górę, a my... Zrobimy teraz... O, moja... Ej! Spokojna twoja... Uspokojona. No patrzcie, on cały czas... On się znowu zbugował! No nie, dlaczego my potrafimy zbugować... Czemu my potrafimy zbugować wszystko? A może jak ja będę chodził, to on wtedy... No ten sąsiad jest katastrofa! Czekaj, ja wezmę pudełko! Nara! Pa! Nie no, naprawdę, czemu on się zbugował? Może ja muszę iść za domek? Czy on mi chce wklepać poza... Gdzie on jest? Ja tutaj lecę, ja muszę zobaczyć ten... Oh my god, oh my god! Zamknięte! Tu gdzieś jakiś kruk! Co tu się dzieje? Czekajcie, gdzie on jest? Tutaj jest okno otwarte, ale wydaje mi się, że tam nie możemy wskoczyć, chociaż nie jestem w 100% pewien. Nie da się tutaj wskoczyć. Ej, siema, krukol! Oh my god, oh my god! Tam jest kruk, on coś od nas chce, z tego co mi się wydaje, ale nie... O, czekaj, ja wezmę śmieci, nie wziąłem śmieci! O, ja się chcę zliczować do koszu! Wiecie co, bierzemy może... Oh my god, tu jest wszystko zbugowane. Bierzemy to... O nie! Ale ja tylko tutaj, to nie jest twoje terytorium! Halo! To nie jest twoje terytorium! O, chyba mnie złapie teraz. Czekajcie, bo jestem gdzie... O! Co tam jest? Stacja benzynowa? Oh my god! Oh my god, jak ja się go teraz przestraszyłem! Ja byłem pewien, że on po prostu tam cały czas jest i... Znowu ten juniorski. A jak sami widzicie... Nie no, on na... Sąsiedzie, bo ja się za chwileczkę zgliczuję na koszu. Jak to się robiło? Czekajcie, to trzeba było wskoczyć tu. I teraz jakoś...
I teraz jakoś się, ja już nie pamiętam, jak to się robiło. Dajcie zaś koniecznie w komentarzu, jak to się robiło. Ale wydaje mi się, że wystarczy podskakiwać. Tylko że oni to już później w jakimś update'cie naprawili. Więc jest taka troszeczkę lipa. Nie da się nic z tym zrobić. Ale ja w niego rzucam, proszę bardzo, masz. Koszem dostał w łeb. Nie no. Albo ja muszę iść do tego kruka. Dobra, bo mnie znowu będzie gonić. Patrzcie, tu jest w ogóle coś. O! Dostał w łeb! On mnie też... No na serio? Fajnie wyglądałeś. Czekajcie, może tą kostkę Rubika trzeba wziąć. Ale co my tam... O nie, teraz tu, czekaj. Co tu jest? Tu nic nie ma. O nie! Wiecie co ja muszę zrobić? Ja muszę mu chyba tutaj strzaskać szybę! Jeszcze jedną, dawaj! Dobra, szyba strzaskana i teraz, moi drodzy, lecimy po jakieś pudełko. Dawaj mi pudełko. Dobra, wypadł stąd. Ja teraz to muszę jakoś tam postawić. Dobra, znowu mnie goni. Jednak mnie goni. Jedna mnie goni. Cyk. No ustawiaj to! On biegnie za mną i to tak konkretnie. Muszę wam powiedzieć, że ten sąsiad to jest ten, którego lubimy. To jest ten taki super szybki... O nie. Ja nie wiem, gdzie on jest. Ja nie wiem, gdzie on jest. Czekajcie. Dawaj tu. Na pudełko. Jest! Jesteśmy w... O! On tu gdzieś jest. O nie! 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 Sąsiedzie! Halo! O mal... To jest mega ciężkie. Ja zapomniałem, jaki ten Hello Neighbor jest ciężki, ale wydaje mi się, że z racji tego, że on nas teraz złapał, to on się chyba pojawił w środku. Może wy... Może weźmy od tej strony. Weźmy może nasz telewizor. Ale on jest w środku, ja też tak właśnie myślałem, że on jest w środku. Masz telewizor! Masz! Czekaj, rzucimy cię kubem. Proszę! A ja on dostał! No co jest grane? Ale patrz. No mi obserw... Jaki on jest głupi, to jest niemożliwe. Czajcie mieć takiego sąsiada? Dobra, dawaj. Hop! Nie no, nie wskoczę tu. Nie... Tu bym teoretycznie mógł wskoczyć. Ale ja teraz... I rzuca we mnie pomidorami! Masz skosza! Skosza! Dostał skosza! Bierz jeszcze jedno! Patrz go! Patrz go! Dobra, dostał z kubełka! Jeszcze jednego kubełka musi dostać, patrz! Dobra! Z takiego kosza dostał! Jeszcze z tego! Dobra, dostał! O nie, on mnie teraz złapie, no jest bardzo blisko... On tak szybko wstawił nową szybę?! Nie, no to jest niemożliwe! Ej, my tego chyba nie przejdziemy! To jest... Ja biorę... Nie mogę wziąć telefonu. Ja już się chcę cofnąć do 2023. Czekaj, on stawia szyby cały czas nowe. Dawaj, tu na telewizor. Dobra, i teraz? Fajnie by było, jakby ten sąsiad się zbugował, bo on jest tutaj po prostu nie do przejścia. O Jezus. Ha! Nara! No dostał w łeb! To jest takie bez sensu, że on nas cały czas widzi. My musimy podejść tu, trzaskać mu szybę. Lecimy za... O nie, no zbugowałem się! Zbugowałem się na tym czymś. Skakuj tu. I chowaj się do szafy! Ja zapomniałem, że my się w szafie możemy ukryć. Dobra, tu jest w ogóle godzina, ale wydaje mi się, że ta godzina będzie niepotrzebna. Czemu tutaj ktoś płacze? On kogoś przetrzymuje. I to jest prawda. O nie! Wydaje... Dobra, chyba zrobił... Ha! To oznacza, że wyskoczy. Co on tam robi, ty? On wie, że ja tu jestem. Ha! Ha, ha! Patrzcie, co on tam robi. On biegnie w oknie. Ty sąsiad! Weź no coś zrób, ej! Halo? Nie, ja nie mogę stąd wyjść, bo on wie, że ja tu jestem. On biega po... Dobra, włażę. Ja cię zaraz uratuję. Ja cię zaraz uratuję. A tu jest ten kruk. Siema. Ale... On go chyba wzywa. Tak mi się wydaje. Czekaj, o, mamy łom!
On to usłyszał pewnie. On ma tak malutki ten dom, że ja nawet nie wiem, gdzie on ma piwnicę. Mamy łopatę, mój... O! Czekaj. Ja sobie tutaj mogę odblokować. Dobra, odblokowaliśmy sobie. Mam nadzieję, że to już będzie odblokowane na stałe. Mamy... Ale to nie jest pistolet. I gdzieś się zgliczował. Wiecie, co się zgliczowało? Gdzieś się konkretnie zbugowało. Łom. No on gdzieś tutaj był, ale jego tutaj już nie ma. No dobra, idziemy bez łomu, szukać dalej. Mamy łopatę jakby, co? Dobra, ja sobie wezmę łopatę i... O, mamy klucz! Ale czekajcie, czy ten klucz jest potrzebny do tego wejścia tam na zewnątrz? Wydaje mi się, że tak, chociaż nie jestem super... On chyba tu gdzieś jest. Dobra, co mamy w lodówce? Tu nic nie ma, zamkniemy, żeby po prostu prądu nie marnowało. I tam z jego rachunkiem. Najważniejsze jest to, żeby tutaj prądu nie ciągnęło, prawda? Okej, tu nic... Ale gdzie on ma... Magnes. Mamy jakby co magnes. Czekajcie, ja sobie... A, bo ja to mam w ekwipunku. Aha, ja to mam w ekwipunku. Ja zapomniałem, że tu jest coś takiego jak ekwipunek. No przecież. Dobra, ja sobie wezmę też magnes. Patrzcie, mamy też kluczyk. I teraz tak, co my tutaj możemy... Gdzie tu jest ta piwnica? On cały czas tam płacze. Czekajcie, bo ja bym musiał... Może wyrzucimy, wiecie co? Może wyrzucimy to. A, tu jest ten klucz! Siema! Karta! Mamy, moi drodzy, kartę! Wydaje mi się, że ten kluczek już jest niepotrzebny. Czemu ty tutaj płaczesz, kochanie? Co się z tobą stało? To jest wszystko zbugowane. Moi drodzy, mamy kartę, ale nie mamy jeszcze... Wiecie, czego jeszcze nie mamy? Nie mamy przecież jeszcze wejścia do piwnicy. Ja nie mam żadnego pojęcia, gdzie to jest. Weźmy łopatę, bo wydaje mi się, że ona nam się przyda. Chociaż nie jestem w 100% pewien. Tu jest ten kruk, cały czas daje czadu. Masakra, muszę wam powiedzieć. No a tu, jak sobie przeskoczymy... Tylko czekajcie, bo ja muszę wyrzucić ten przedmiot. Teraz weźmiemy krzesełko i mogę przejść teoretycznie tu. Czy ja się mogę ukrywać pod łóżkiem? Tak, możemy się ukrywać jakby co pod łóżkiem, więc to działa. On się jest tam zbugowany, on jest tam cały czas zbugowany. Tutaj sąsiad płacze! Co ty tu robisz? Halo? Co? Czemu on płacze? O nie, to tak nie może być. Nie, no nie wytrzymam. Jest piwnica! Dawaj to! Dobra, teraz karta, czekajcie, karta. No dobra, a zielony kluczyk? Może on gdzieś tu będzie ukryty? Nie, no ja nie wiem, gdzie jest zielony kluczyk. Tutaj, nie no, tutaj niczego nie ma. Tu też tego kluczyka nie ma. Ale wydaje mi się, że my możemy jakimś cudem otworzyć tu. Patrz. To jest śmieszne. Co tu jest? Czy, czekajcie. Tu jest trumna. Ej, tu jest trumna. On zabił chyba swoje dziecko. On mnie tutaj pochował. Sąsiedzie. Naprawdę jesteś mega dziwny, ponieważ powinieneś to zgłosić gdzieś na policję, ale... No ja nie wiem, czy tutaj możemy wejść, bo my nie mamy tego klucza, widzicie? Słuchajcie, bo mnie się wydaje, że my tutaj naprawdę się musimy dostać, tylko ja nie mogę chyba strzaskać tutaj tej szyby dokładnie i gdzieś tutaj najprawdopodobniej będzie ten kluczyk, ale wiecie co? Ja muszę znaleźć ten kluczyk i mamy też magnetogan. Ja w ogóle nie wiem, gdzie jest sąsiad, bo chyba wyleciał poza mapę, bo ja tutaj już biegam od chyba 15 minut, szukam tego klucza, a jego nigdzie nie ma. Nie wiem w ogóle, gdzie on jest. On się chyba gdzieś zbugował. Wydaje mi się, moi drodzy, patrzcie, tu mamy jakiś kluczyk, tu mamy coś tam. Ja sobie tutaj po prostu będę sprawdzać. Tutaj mamy to. Czy gdzieś przypadkiem... Nie no. Na serio mi gierkę wywaliło. O... Siema! A on jest za... poza mapą! O, jaki biedny. Nie złapiesz mnie, przyjacielu, ponieważ tutaj jest niewidzialna ściana. Dobra, moi drodzy, my teraz musimy sobie wejść za spokój. Ej, junior, daj mi juniorka. Mam ci dać juniorka? Proszę bardzo. Trzymaj juniorka, trzymaj. Ale... Ty nie masz rąk, żeby go przytrzymać. Lego Luigi! Ej, junior! Daj mi juniorka! Pisz teraz koniecznie w komentarzu, co ty chcesz, aby Szrek powiedział. Dobra, czekajcie, mamy kartę. Cyk, proszę bardzo, zostawię te pudełka tu. Sąsiad chyba nie wie, że ja tutaj jestem. On sobie chyba gdzieś poszedł, no bo on się gdzieś tam zbugował. Ja nie chcę patrzeć przez okno. Nie ma go, on chyba do szkoły poszedł. On chyba poszedł do szkoły. Oh my god! Nie poszedł do szkoły! Nie poszedł do szkoły! Nie poszedł. Ta gra mnie wykończy. Dobra, patrzcie, tutaj mamy ten magnetogan i wydaje mi się, że na którejś z tych szaf... Jest tam! Jest! Nie no, na serio? Ja 40 minut w to gram i dopiero znalazłem kluczyk, ale no nieważne, nie wiem w ogóle, gdzie jest sąsiad. On się tak troszeczkę buguje w tym modzie. On chyba jest znowu tam gdzieś przy tej szkole, go tak jakby wywala...
Myślałem, że on tutaj jest. Że on gdzieś jest. Czekajcie, gdzie on jest? O, tam sobie podskakuje! O, widzicie? On teraz tam ćwiczy. On poszedł do pracy, do fabryki. To nie jest szkoła, tylko to jest fabryka. Dobra. Oh my god. Wchodzimy, moi drodzy. Czy tutaj będzie... Nareszcie bym sobie mógł postrzelać do sąsiada. Jest kluczyk! Jezik, ale szkoda, że tutaj ten umarł, nie? Ten jego chrzestny. Czy kto to tam był? Moi drodzy, mamy kluczyk. Wchodzimy w końcu do piwnicy. Po 40 minutach wchodzę do piwnicy. Dobra, wskoczmy sobie na to pudełko. Nie wiem, czy to zadziała. Dobra, zadziałało. Ta piwnica, moi drodzy, była gdzieś tu, w tak bardzo dziwnym miejscu. Oh my god. Czekaj, trzeba te deski wziąć. Ja wezmę ze sobą, wiecie co ja wezmę ze sobą? Ja ze sobą wezmę ten pistolecik, ponieważ on się chyba przyda. I co dalej? Mamy moi drodzy, piwnicę. Ew, ale nie mam pistoletu ze sobą. Nie mogę wejść z powrotem. Okej. Ej, ta piwnica... Czemu tu gdzieś wszystko pali? I w ogóle tutaj powinno być chyba ciemno, tak mi się wydaje. Ale z racji tego, iż tutaj jest tak wszystko jasne, no to nie potrzebujemy tej latarki. I wydaje mi się, że gdzieś... czy ja mogę wejść w ten ogień? Mogę wejść i się wtedy nic nie dzieje, no bo to jest Hello Neighbor. Ale trzeba wejść chyba tu. I moi drodzy, zauważcie w ogóle, że to jest chyba piwnica z Bety 2 wzięta. Taka... O, tutaj tekstur brakuje. Ale to nic, może tak też po prostu musiało być. Oh my god. Czyli on tutaj... Kinga aż się przewróciła z wrażenia. Czyli on tutaj zostawił to swoje dziecko i ono najprawdopodobniej umarło. A to tutaj mamy jakąś puszeczkę, no dobra. Gdzieś tam jest sąsiad, mamy kolejną latarkę, jakbyśmy we dwóch grali. Ja sobie, moi drodzy, pozwolę popatrzeć, czy przypadkiem coś tutaj jest, ale wydaje mi się, że tutaj niczego nie będzie. No, o, mamy jakiś kluczyk. Dobra, mamy niebieski kluczyk. Może się przydać, dokładnie. On musi być potrzebny. Ale ja, moi drodzy, posprawdzam, czy przypadkiem tutaj coś gdzieś jeszcze jest. Patrzcie, cyk. Tu nic nie ma, tu też nic nie ma. No dobra, moi drodzy, otwieramy. Czy jesteście gotowi na to, co jest za tymi drzwiami? Okej. Ej, nic tu nie ma. Tu się nie da wejść. Tu się nie da wejść. To jest naprawdę piwnica z Bety dwójki, widzicie? No i czekajcie, bo tutaj są te płaczące Kingi. My otwieramy te drzwi i tu nic nie ma. I tu nic nie ma i to jest po prostu pusty box. Dobrze, moi drodzy, ja sobie pozwolę skończyć w tym miejscu. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek z Hello Neighbor, czyli Siema Sąsiad, podobał. Jeżeli nie, zaproszę cię do innych moich produkcji. Mam nadzieję, że zostajesz na dłużej. No i dzięki, że komentujesz, dzięki, że subskrybujesz. No i widzę cię w następnym video. Na razie, dzięki, cześć.